już was zapraszam do subskrybowania. I dziwki to też pomiotu SCP-420J. Klasa pomiotu niesamowity. Ej, stary, to nie jest prawdziwa klasyfikacja. Musisz zrobić to jako bezpieczne albo coś. I doktor M... O, ta, masz rację, stary. Jest totalnie bezpieczny. Doktor C... Klasa obiektu niesamowity. Zmieniono na totalnie bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. Trzymajmy go w pokoju. W piwnicy budynku. W ośrodku. Hasło to... Co ty robisz, stary? Nie możesz po prostu powiedzieć wszystkim, gdzie trzymamy. Bo wtedy każdy będzie chciał przyjść i go sobie wziąć, doktor M. Ej, nie można mówić mówić w artykułach, stary. Doktor C. Opis, okej, więc skombinowałem to coś, kiedy byliśmy na Jamajce. Bardzo mocny towar z wieloma niebieskimi i czerwonymi zmieszankami. Z tym dobre. Stary, ja i my jaraliśmy ten towar z i chudym. Kiedy M powiedział do mnie: ej, ser, powinniśmy wziąć ten towar i przesłać go przez tą maszynową rzecz SCP-914, o, co zmienia rzeczy i sprawia, że są lepsze. I powiedziałem, że to świetny pomysł i tak zrobiliśmy. Stary, spróbowaliśmy na to bardzo precyzyjnym i wow, śmialiśmy się przez tygodnie, trochę przykro z tym, co się stało. Wciąż nieżne by... Więc wyciągnęliśmy to i to naprawdę świetnie z maszyny. I ja i M go spróbowaliśmy. Nie jesteśmy tacy wow, stary. To jest naprawdę świetne. Ale wtedy zauważyliśmy, że je całe i nic nie zostało prócz nasion. I wymyśliliśmy, że nie możemy ich pozbyć, więc zdecydowaliśmy się, że je zasadzimy i damy im urosnąć. I wtedy M mówi: ej, stary, a co z tą ziemią, tą SCP-124, że rośnie bardzo szybko? I ja na to, że to świetny pomysł. Poszliśmy wziąć trochę ziemi i zasadziliśmy w niej nasiona. I wow, stary, to jest świetne. Dziennik eksperymentów, test pierwszy. Powinniśmy tego dać trochę tej dużej jaszczurowatej rzeczy. SCP-682. To go totalnie odpręży, doktor O. C. Ta, stary, ale co jeśli dostanie gaz fofazy? Doktor M. To jest drugi. Stary, dałem trochę tego... Josie i goniła swój ogon przez jakieś 2 godziny. Doktor C.
notatka. Testowanie SCP-421 na zwierzętach nie jest już dozwolone. Młodszy badacz ryb został zidentyfikowany na nagraniu z kamer bezpieczeństwa, uciekając do środka w ukradzionym pojeździe. Konsekwencjami ze szczeniakiem pod wpływem SCP-420J. Dalsze badania oczekują dr Jones. To jest trzeci. Powinniśmy tego trochę dać tego Iris SCP-105. Stary, doktor C. Stary, przestań próbować przespać się z tą... Doktor M. Stary, daj mi tego trochę. Temu, ja go miał, temu twardziej robi. SCP-173, doktor C. Jak i... Mówię, dżentelmeni, wasz SCP-420J z pewnością sprawia, że iż można przeżyć najbardziej nadzwyczajne doznania. To, panowie, jest doprawdy bardzo znakomite. My to zrobimy, doktor M. Hej, sorry. A co jeśli dalibyśmy tego trochę... tej nieznacznej... statuowatej rzeczy? Doktor C. Po co, stary? On już wie, że już zamurowany... Jest już zamurowany, doktor... Przegląd dyscyplinarny. Po odkryciu tego eksperymentalnie nieprofesjonalnego zachowania wszystkie pozostałe próbki SCP-420J zostały skonfiskowane. Doktor Klef. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, czemu doktor Klef wszedł tu żądając smażonego w ruchu mikrofali pizzy, chipsów kukurydzianych i czarnej czekolady? Dlatego się uśmiechał. Co do chuja? Pracownik kafeterii. O, stary, zabrał nawet skrytkę z nasionami w moim... Wieprzo, stary, znam tego kolesia w ty... Gdzie mogę dostać tego trochę... Doktor Friderik. Zobacz również rozszerzenie...